mordki, witam powiem na moim kanale, jestem Klau. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to serdecznie zapraszam do subskrypcji, a jeśli wróciliście, to dziękuję, hej, witam ponownie. Mam dzisiaj dla Was filmik, którego długo na moim kanale nie było, bo wydaje mi się, że ostatni tego typu filmik to było, co dostałam na urodziny, slash święta, slash co kupiłam w Polsce? Nie, na święta był osobny filmik z Julką, czyli co dostałam na urodziny, slash co kupiłam w Polsce, podziękuję go tutaj. Więc od grudnia taki filmik się nie pojawił, także całkiem idzie dobrze mi niekupowanie. Natomiast przybyło mi teraz dość sporo nowości, ponieważ właśnie jak to nagrywam, jest dzień, w którym odprowadziłam moją mamę i moją ciocię z moją kuzynką, pozdrawiam, na dworzec, bo jadą do domu. Były u mnie na weekend, było super. W międzyczasie oczywiście same dziewczyny wybrały się na zakupy, także zaraz Wam pokażę, co tu mi wpadło. Mam też kilka rzeczy, które moja mama przywiozła mi z Polski jako prezenty, także też Wam to zaraz pokażę. Także jeśli Was to interesuje, to weźcie herbatkę, bo pewnie będzie długo i zapraszam do oglądania. Więc ja tu sobie wszystko poukładałam, żeby najpierw pokazać Wam, co dostałam, a później to, co kupiłam. Część rzeczy, które kupiłam, dostałam od mojej mamy. Dziękuję mamusi, od Maćka. Natomiast nie pamiętam, co kupiłam, co mama kupiła, bo u nas to jest zawsze walka, kto pierwszy do kasy, ten kupuje. Więc tak, zacznę może od tego, co dostałam. Od mojej cioci, od mojej kuzynki dostałam kiełki rzodkiewki, bo zapytały się, co ja bym chciała, a ja po prostu uwielbiam kiełki rzodkiewki, a tutaj bardzo trudno jest dostać kiełki rzodkiewki, a jeśli już, to one są dość niedobre. I poprosiłam też o grześki, ale wiecie, myślałam, że dostanę tych grześków z 5 albo 6, ale nie. Dziewczyny poleciały po prostu po bandzie i dostałam prawie 2 pełne pudełka grześków. Tutaj już kilka rozdałam, trochę żeśmy zjadły, ale mam kolejne całe. Tutaj są jakieś grześki mega, które są większe. No po prostu hit. Ja jestem w niebie. Uwielbiam grześki. To są chyba moje ulubione polskie słodycze. I następnie, słuchajcie, dostałam od mamy prezent i od Maćka z okazji imienin, bo my jesteśmy tą rodziną, która robi sobie imieniny, prezenty na imieniny, i dostałam, słuchajcie, przepiękną nerkę z Guessa. Ja ją ostatnio widziałam, jak byłam w Polsce, ale była dość droga nadal po przecenie, no i zostawiłam, stwierdziłam, że najwyżej kupię ją kolejnym razem, a tutaj ją dostałam właśnie od mamy i od Maćka, także super, już ją miałam kilka razy na sobie, jest idealna, bo ma idealną pojemność, także świetnie, no i jest też czarna, więc będzie pasować do większości stylizacji i do tego dostałam, słuchajcie, z Guessa taki gratisik, który moja mama bardzo, bardzo była nim zajarana, a chciała mi oddać, bo ja mam pełno długopisów, ale fajny gadżet, taki długopis w kształcie szminki, na pewno mi się przyda, pewnie wezmę sobie go do pracy. Następnie od mojej cioci dostałam 2 pilniczki do paznokci od niej z salonu, które uwielbiam, i dostałam w prezencie bluzkę z firmy Sisley. Taką piękną tutaj z ustami, ma przyjemniutki materiał, to jest eseczka. I mamy z ciocią teraz takie same, więc ciociu, dziękuję bardzo, powiem, że pewnie będziesz oglądać. Bardzo jest fajne, ja już ją przymierzyłam, zbliża się lato, więc białe bluzki jak najbardziej na tak, także super, więc dostałam to. Dostałam też, słuchajcie, od Julki, jak była u mnie, top coat z Neonaila, natomiast już jest schowany w moim pudełku, bo robiłam paznokcie, także Wam nie pokażę, ale Julisia kupiła mi, kochana, top coat. Następnie, słuchajcie, dostałam od mamy taką maselniczkę. Ja zobaczyłam, że Asia z Żeniby Fit, zostawię jej profil na dole, jeśli nie znacie, pokazywała, że były właśnie te maselniczki i takie pojemniczki w Comment You na przecenie. Niestety pojemniczków już nie było, ale dorwała mi mama maselniczkę, także super, bo no idealnie będzie można w końcu trzymać ładnie masło na wierzchu, także no to już jest dorosłość, jak się tak bardzo cieszy z maselniczki, prawda? Dajcie lajka, jak też wiecie, o czym mówię. Następnie dostałam, słuchajcie, 2 kule ze starej mydlarni. To jest Sweet Mango i Watermelon. Także oba zapachy, które ja po prostu uwielbiam. Już nie mogę się doczekać, aż je zużyję. One są ogromne. 200 gram.
czad, ja już jedną z taką kawową, nie? Kakaową, czekoladową używałam i była super. Dostałam też od mamy, słuchajcie, kilka ozdób świątecznych z Pepco. Dostałam, może odpakuję, dostałam takiego uroczego króliczka, który ma, słuchajcie, tutaj ogonek do postawienia, taki drewniano-biały, więc super, bo my mamy z Abi mało dość ozdób takich wielkanocnych, na pewno jakieś kupimy, ale fajnie, bo to zawsze coś, czego tutaj nie ma. Następnie takie dwa króliczki, miętowy i różowy oraz trzy takie zawieszki, króliczki, różowy, miętowy i biały. Super. To jest tyle z tego, co dostałam, także wyjątkowo mam dość sporo ciuchów. Dostałam, słuchajcie, bluzkę z Gapa. Tutaj w Anglii jest taki outlet, tutaj w Anglii, tutaj w Londynie mamy taki outlet Gapa niedaleko i wszystkie ceny są minus 30, minus 40 i ja sobie wynalazłam taką bluzeczkę, słuchajcie, białą z wisienkami. Ja rzadko kiedy takie printy lubię, ale ten akurat mi się spodobał, bo te wiśnie są takie małe, nie aż tak rzucające się w oczy, ale mimo wszystko jest trochę koloru, także naprawdę fajnie. Ja tutaj wzięłam rozmiar L, bo chciałam, żeby ona była taka mocno oversize'owa, bo te koszuleczki były takie mocno przyciele, one są troszeczkę taliowane, nie wiem, czy to w tej L-ce widać, natomiast S-ka i M-ka były bardzo mocno przyciele, a ja jednak lubię, jak takie bluzki są luźniejsze, więc tak. Ja w ogóle lubię takie bluzki bardziej oversize'owe. I ona kosztowała normalnie 14,99 minus, właśnie nie wiem, czy na nią było minus 30, ale albo minus 30, albo minus 40%. Następnie w Primarku złapałam leginsy. Mam takie bordowe i teraz tutaj jak zobaczycie metkę, to pomyślicie, Klaudia, ty w to nie wejdziesz, bo to jest, słuchajcie, rozmiar XS. One są za 2 chyba 80. Mama mi cenę oderwała, a nie. One były chyba za 2,80 jakoś tak. Ja mam takie bordowe i mam, słuchajcie, S-kę i ta S-ka mi się tak rozciągnęła, że już mi z tyłka spada. One są bardzo rozciągliwe. Ja te leginsy chcę tylko i wyłącznie do spania i do chodzenia po domu, dlatego tak. Bardzo polecam, jak będziecie w Anglii, ale musicie wziąć naprawdę mały rozmiar, bo one się rozchodzą, są strasznie rozciągliwe. Są też fajne, bo to są dość długie leginsy, dla mnie są troszeczkę przydługie, ja je muszę marszczyć, ale wiem, że dla wyższych dziewczyn to na pewno będzie fajna sprawa. Druga rzecz, którą znalazłam, na pewno się spodoba też kakusi i też wzięłam L-kę, bo też chciałam, żeby ona była oversize'owa, też widziałam ją na przykład w połączeniu ze spodniami z wysokim stanem i zawiniętą koszulką, wiecie, w taki, jak to się nazywa, supeł z przodu, a do tego potrzeba jest trochę więcej materiału. I to jest taka żółta bluzka z napisem Good Vibes i nie wiem, czy to nie jest w języku migowym pokazane, jak się mówi Good Vibes. Wzięłam L-kę, chciałam wziąć, szczerze mówiąc, tego M-kę. No to bez nie było, było albo XS-ka, albo S-ka, albo L-ka. Więc wzięłam L-kę, przymierzyłam i była naprawdę spoko, także to jest kolejna rzecz. I następnie coś, co jest chyba jedną z moich ulubionych rzeczy z tego haulu. Jeśli nie śledzicie mnie na Instagramie, do czego bardzo zachęcam, bo tam jest mnie najwięcej, to byłam w czwartek, nie wiem, kiedy wy to oglądacie, ale możliwe, że dla was tydzień temu, na koncercie jednego z moich ulubionych artystów, czyli Hoodiego Allena. I sobie pomyślicie, Klaudia, ile ty masz ulubionych artystów? Ale ja chodzę na koncerty tylko tych ludzi, których naprawdę, naprawdę lubię. Więc wyśpiewałam po prostu swoje serce, swoją duszę i zdarłam gardło. I kupiłam sobie w merchu taką bluzę Hoodiego, taki hoodie, ale nie jest to hoodie, bo to jest krunek. Z napisem po prostu hoodie. Chciałam też jedną koszuleczkę, ale zdecydowałam się koniec końców na bluzę i ona kosztowała 35 funtów. To was pewnie nie do końca zainteresuje, bo nie wiem, czy tutaj są jacyś fani Hoodiego. Jeśli jest ktoś tutaj, kto słucha Hoodiego Allena, to dajcie mi znać w komentarzach. Jestem ciekawa. Pierwsza z nich to jest taka czerwono-czarna. Czerwono-czarna krata to jest moja ulubiona krata, natomiast nie wszystkie koszule w kratę wyglądają według mnie dobrze i nie wszystkie są ok. Ja uwielbiam męskie koszule. W kratę za damskimi nie przypadam, bo one zawsze gdzieś mają jakieś ozdobniki, jakieś w ogóle nie wiadomo co, nie wiadomo po co. A poza tym też lubię, jak koszule w kratę są oversize'owe. Ta jest taka pół-oversize'owa, ta, którą pokażę wam zaraz, sięga mi do połowy uda, ale wygląda rewelacyjnie. I jest to, słuchajcie,
Oczywiście już mam ją na lewej stronie, bo już ją wczoraj nosiłam, więc poczekajcie, tylko ją tutaj ładnie sobie na drugą stronę wezmę. Musicie mi wybaczyć. Już oczywiście podwinięte rękawy. I słuchajcie, druga koszula to jest żółto-czarna koszula. Ja nie widziałam takiej koszuli nigdzie w sklepie. Oczywiście zawinęłam rękawy, bo zawsze koszulę noszę z zawiniętymi rękawami. Przekozacka, ona jak widzicie jest już dość większa. Naprawdę mi się podoba, jest super wygodna. Także coś takiego sobie uciułałam. I słuchajcie, to jest to coś, co ja rozwaliłam niestety wrzucając to do prania, bo nie pomyślałam, że to jest, o już widać, że to jest przeciwdeszczowe. I że ta guma, która jest przeciwdeszczowa, ona mi po prostu w praniu zejdzie. Natomiast później jak wyciągnęłam to, to sprawdziłam tutaj metkę i jest napisane, że można ją prać w 30 stopniach. Ja ją w 30 stopniach prałam, więc to się nie powinno zadziać, ale zobaczcie. Tutaj zeszła cała ta guma, to jest kurtka Adidasa przeciwdeszczowa, no już niestety nie przeciwdeszczowa, taka zwykła. Ale no właśnie to się zadziało. I teraz tak, ja się trochę wkurzyłam, bo ona była prana na 30 stopniach, bo jak ją wyciągnęłam, to myślałam sobie, kurczę, coś źle zerknęłam, może w ogóle nie można było jej prać w pralce, ale nie, jest napisane, że można ją prać w 30 stopniach, ona była w 30 stopniach prana, także nie wiem, co tu się, słuchajcie, zadziało. Ta guma cała się łuszczy i odpada i ja teraz nie wiem do końca, co z tym zrobić. Także jak macie jakieś triki, to dajcie znać, bo ja nawet bym ją nosiła jaką taką zwykłą, jaką tako zwykłą, tako? Jako taką zwykłą parkę, nie przeciwdeszczową, ale po prostu gdzieś, wiecie, na wiosnę do zarzucenia. Natomiast, no nie do końca wiem, co zrobić z tym łuszczeniem się, także jak ktoś ma jakiś trik, to bardzo was proszę, żebyście mi dali znać. Z takich pojedynczych kupiłam skarpetki. Tutaj normalnie kosztowały 3,99, ale były przeceny na 99 pensów, także za 99 pensów dwie takie pary takich ciepłych skarpetek. Uważam, że super, to w ogóle znalazła Julka, jak była ostatnio i ja sobie poszłam i też wzięłam. I ja, jak wiecie, uwielbiam takie ciepłe skarpety i dla mnie takich skarpet nigdy za wiele. Dla tych, którzy ponownie nie śledzą mnie na Instagramie, jedna z moich najbliższych przyjaciółek niedługo rodzi i właśnie małemu znalazłyśmy takie urocze skarpetki z napisem I Love London i z takimi małymi autobusikami. One są dość malutkie, starałyśmy się i tak wziąć większe, żeby trochę więcej ponosił, ale uważam, że są przeurocze i no, nie mogłyśmy się powstrzymać. Młody będzie przez ciocię rozpieszczony, także takie skarpetusie. No i następnie kupiłam też herbatę w sklepie z muminkami. Są sklep, widziałam, że otworzyli drugi na Camden Town, więc na pewno jest jeden na Camden Town i myśmy były w tym na Covent Garden i wzięłam sobie, słuchajcie, czarną herbatę z rabarbarem i truskawką. Także brzmi przepięknie. Ona kosztowała 3,99, także to jest naprawdę spoko cena jak na herbatę, szczególnie, że wiecie, te rzeczy z muminkami czy tam z bajek zawsze są droższe. I tak, wzięłam sobie tą, dam wam znać na którymś vlogu pewnie, jak ona będzie smakować, także czekajcie, jeśli jesteście ciekawi. I tak, wzięłam to. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć o herbacie, której jeszcze nie piłam. Wilko, wzięłam takie fajne, duże waciki. Ja w ogóle chciałabym zainwestować w takie waciki wielokrotnego użytku. I wydaje mi się, że może w przyszłym miesiącu to zrobię. Na razie jeszcze używam takich. Ja nie zużywam tak dużo wacików jak kiedyś, bo ja rzadko już myję twarz na przykład płynem micelarnym, więc staram się myć twarz pod prysznicem. Staram się też używać takich ręczniczków do twarzy, które raz w tygodniu wszystkie po prostu myję. Natomiast jeszcze mam, ale i tak coraz mniej. Także krok do przodu zawsze jest krokiem do przodu. A, Paulo Coelho, normalnie. Krok do przodu jest krokiem do przodu. No, jak idziesz do przodu, to się nie cofasz, Klaudia, ale okej. I kolejną rzeczą to jest, słuchajcie, zmywacz do paznokci z firmy Wilko Lift Off Nail Polish Remover. No nie wiem. Wzięłam, kosztował funta, słuchajcie, bo... A też ma taki głupi otwór. Myślałam, że będzie miał taki fajny, malutki otwór, ale nie. Bo ostatnio w Denku pokazywałam, tutaj pod linku jedenko, że właśnie skończył mi się zmywacz. Więc potrzebowałam.
Następnie, słuchajcie, też pojedyncza rzecz w sumie to jest szampon. Kupiłam szampon w funciaku, to jest Schwarzkopf Gliss Hair Repair Shampoo Liquid Silk. Ja już kiedyś tą serię miałam. Nie mam tutaj odżywki, ponieważ tak jak też wspominałam w Denku, chcę zużyć wszystkie swoje odżywki i tak dalej. I Jezus, uwielbiam ten zapach. Ten zapach ma tyle wspomnień dla mnie. Chcę zużyć wszystkie odżywki i szampony. Szampony już zużyłam, dlatego musiałam dokupić, bo mam jeszcze dwie odżywki do zużycia. I później chcę zainwestować w takie szampony i odżywki lepszej jakości, bardziej profesjonalne, także dokupiłam szampon, żeby te odżywki też pozużywać i wtedy już chcę zestawami używać. Część z Was spora chciała filmik z rzeczami z Primarka, w sensie taki test z rzeczami z Primarka, więc kilka rzeczy mam, ale to co kupiłam to jest PS My Perfect Color Perfect Finish Foundation w odcieniu Porcelain i on kosztował 2,50. Następnie za 2 funty kupiłam Loose Mineral Powder w odcieniu Porcelain. Chciałam w odcieniu Translucent, ale nie było. I skusiłam się też na kredkę do brwi, to jest Brow Pencil w odcieniu Cool Brown za funta. Mam nadzieję, że to będzie dobry odcień, bo nie było testerów. Więc zobaczymy, mam nadzieję, że się sprawdzi, jeśli nie, no to nie wiem, to nie wiem. Więc tak, to jest to. Następnie z Primarka też mam dwie rzeczy z biżuterii i to są kolczyki. Kupiłam takie małe kolczyki, kółka grubsze, srebrne. Zwykłe, one są naprawdę leciutkie i one kosztowały 1,50 funta. I następnie, słuchajcie, taki tutaj zestaw, bo szukałam już takich długo, które się zamykają, żebym nie musiała ich ściągać. I też jest 1,50 funta, także bardzo fajnie. No i dwie ostatnie rzeczy z Primarka i później mamy 4 ostatnie rzeczy i kończymy, także nie jest chyba tak źle. Dwie ostatnie rzeczy to mam tak, tutaj mam ściereczki, chciałam powiedzieć. Chusteczki Kulas Cucumber. Za zestaw jest funt, czyli za opakowanie płacicie 50 pensów. Ja bardzo je lubię, to są jedne z moich ulubionych. Czy jakieś słocze, czy z wierzchnią warstwę makijażu. Naprawdę one są mega fajne. I później, słuchajcie, znalazłam coś takiego. To jest Makeup Brush Cleaner. Ja wzięłam sobie, akurat wybrałam kształt ananasa i on kosztował 1,50 funta i on ma z tyłu przyssawki. Ja co prawda mam teraz ten taki to takie jajeczko, które wsadzacie na dwa palce i wtedy myjecie pędzle, natomiast moim zdaniem to jest dość niewygodne, a tutaj fajnie, bo przyczepicie sobie i tylko pędzelkiem sobie lecicie po tym, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna rzecz. Dam Wam znać, jeśli chcecie, jak to się sprawuje, czy będzie się trzymało, czy nie będzie spływało i tak dalej, ale wydaje mi się, że będzie ok. I to tak jak mówiłam, było za 1,50 funta. I następnie, słuchajcie, mam 4 ostatnie książki, 4 ostatnie rzeczy, które są książkami. Dwie z nich pochodzą z firmy The Works i słuchajcie, one kosztowały 1 funt za sztukę. I tutaj mam Luca Veste, Then She Was Gone. Oczywiście jest to kryminał, ja jak wiecie, kryminały no najbardziej lubię. Następnie mam książkę B.E. Jones, Where She Went i też ona była za funta, też to jest kryminał. I tą samą książkę później w drugim sklepie, o którym zaraz Wam powiem, widziałam za 7,99 w pełnej cenie, także cieszę się, że kupiłam akurat w The Works. Oni, tak jak widzicie, tutaj są naklejki, że macie te wszystkie książki, które mają naklejki 3 za 5, kupujecie za 5 funtów, a niektóre z nich były jeszcze przecenione na funta, także naprawdę spoko. No i dwie kolejne kupiłam dostałam od mamy i od Maćka i to one są z W.H. Smith i było kup jedną dostań za pół ceny i wzięłam sobie On Leadership HBRS 10 Must Reads i to jest książka po prostu o byciu liderem, więc tak, to przyda mi się do pracy i na kurs. I jak Wy oglądacie ten filmik, to ja już oficjalnie mogę Wam mówić, że jestem na kursie menedżerskim i właśnie ten kurs, który zaczęłam ponad 4 miesiące temu, jest właśnie kursem menedżerskim, więc to jest to, co zajmuje mi tyle czasu i to jest to, przez co nie mam je tak dużo na YouTubie. Więc tak, to jest pierwsza i druga to jest właśnie The International Bestseller, to jest Richard Templar, The Rules of Management i tą już zaczęłam czytać i powiem Wam, że na razie bardzo mi się podoba, także
zapowiada się super. No i ja, jak wiecie, książki lubię, a książki samorozwojowe uważam, że to jest świetna inwestycja. Więc tak, to jest, słuchajcie, wszystko, co dostałam, / kupiłam. Ja teraz będę musiała to ładnie poukładać. I tak, dziękuję bardzo za oglądanie, dajcie mi znać, co byście ostatnio kupili, czy też Wam coś wpadło, czy tak jak ja staracie się nie kupować, bo oprócz tego wpadły mi pojedyncze rzeczy, musiałam na przykład ostatnio kupić spodnie, bo moje się podarły, musiałam kupić leginsy do spania, bo moje się podarły, wszystko się drze naraz, więc tak, dajcie mi znać, ja starałam się naprawdę, staram się nie kupować i idzie mi zadziwiająco dobrze. Omen nomen, mówię to w holu. Ups. Więc tak, dajcie znać, jak wam, co wam się podobało stąd i co ostatnio wpadło w wasze rączki. Ja dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku.